Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam was w pierwszym odcinku z serwera Pixelmon. Serwer oczywiście nie jest mój, IP nie będzie. Dlaczego? Ponieważ chciałem pogadać z administracją a propos jakiejś rangi youtuber czy coś w tym stylu. No na TS-ie spokojnie dało się dogadać, dostałem taką rangę, aczkolwiek na serwerze administracja naprawdę nie jest miła i nie polecam jakiegokolwiek kontaktu z nią. No to tak tytułem wstępu. Co to jeszcze mogę dodać? Moderatorzy raczej też nie są zbyt mili, o lekko przycięło. Aczkolwiek serwer jest dobry, jeśli chodzi o grę na tym serwerze, pomijając dużo błędów, to raczej powinno być spoko. No, także zadecydowałem, że można zrobić kolejną serię z Pokémonów. No więc właśnie teraz sobie gramy, bo widziałem, że to kiedyś miało dosyć dobrą oglądalność. Zastanawiam się nad kupnem... jak to się mówi, konta premium? Nie, tak, dokładnie, konta premium. No, bij się. Nie wiem, czemu nie mogę trafić. Co jest? Czy one są jakieś nie do walki, czy co? Zaraz zobaczymy, bo jakoś nie jestem pewny. Może jest jakaś strefa spawnu, na której nie można walczyć z Pokémonami. Nie wiem, nie znam się, nie oceniam. Kminiłem właśnie nad kupnem, jak to się mówi, konta premium, znaczy jakiegoś super VIP-a czy coś takiego, bo to jest rzędu 10 zł, a grać na pewno będzie lepiej. Zobaczymy, co tu jest w tych skrzyniach. Nie możemy ich otworzyć. Działka, super VIP, kogoś tam. O, z nim już możemy walczyć. No to niestety zaatakowałem mnie tego, kogo miałem. Nie mógł uciec i zginąłem. To wystawiłem jeszcze Odisha i spróbujemy uciec, tak samo zginie. No, szybciej. No, dobra. Nie żyjemy, a więc wrócimy na spawn, uleczymy się i zaraz wyruszymy z powrotem w podróż, czyli jednak możemy walczyć tylko niekoniecznie na spawnie. No, z góry mówię, że te dwa Pokémony, które mam, to pierwszy to jest spawnowy, tak chciałem zobaczyć mniej więcej, jak ten serwer wygląda i tak dalej. No i jeśli by mi się spodobał, to bym tutaj zagrał, a widzę, że jeśli wam się spodoba, to będę tutaj grać. Przy czym, co to znaczy, jeśli wam się spodoba? Jeśli odcinek osiągnie 1500 wyświetleń albo 120 łapek w górę, no to nagrywamy z tego dalej i kupuję tego super VIP-a. No jeśli nie, no to olewam to, bo nie mam zamiaru, coś mnie tam przyblokowało, bo nie mam zamiaru męczyć się z wbijaniem na ten serwer, ponieważ to jest dosyć kiepskie. Ciągle jest 150 osób, ewentualnie jeszcze więcej, bo jest dużo VIP-ów i tak dalej. No i tyle. Serwer już jest dosyć dobrze rozwinięty, z tego co widzę, każdy już tutaj coś posiada. Ja oczywiście będę możliwe, że z tego robić live, aczkolwiek to wszystko zależy od was, czy będziecie chcieli to oglądać, czy nie. Jeśli chcecie, możecie pisać w komentarzach, że wam się to podoba. No bo jako tako jedna osoba, nie wiem jak dokładnie jak się nazywała, bo już zapomniałem, aczkolwiek tak dała mi porządnego kopniaka w dupę, bo powiedziała, że na moim kanale są tylko minigry, a one są dosyć nudne. Przy czym mam jeszcze serię z amnezji, ale widzę, że to tego nikt nie ogląda, no bo niestety 30 wyświetleń w jeden dzień to jest naprawdę bardzo mało. Myślałem, że będziecie chcieli oglądać mnie, a nie Minecrafta u mnie. No ale nic, przeżyjemy. Dobra. Czy z tobą już mogę walczyć? Tak. Dlaczego mam takiego dużego Charmandera? Ponieważ coś się zbagowało. No i na początku był taki mały, a teraz już jest taki strasznie duży. Ja nie narzekam, wy też chyba nie powinniście. Okej, dostałem jabłka. Dostałem te jabłka? Czekajcie. Tak, podniosło mi je chyba. O, tutaj ktoś coś łapie. Ja jak na razie nie mam zamiaru nic łapać. Na razie ponabijamy trochę levela. No, aha, dobra, już jest walka. Myślałem, że nie trafiłem. Czy on nas nie pociśnie? Dobre pytanie. Nie, nie powinien w sumie. Nie, my go ciśniemy, także jest spoko. A, nie growl. Atakuj. Chciałem też założyć własny serwer. Miałem nadzieję, że mnie Craftsurf zasponsoruje z tego względu, iż poprzednio chuja się dało zrobić z tego względu, iż jak to się mówi? Z tego względu, iż po aktualizacji oni się strasznie opierdalali z aktualizacją serwerów. No i niestety nie byłem w stanie sobie pograć, bo nie miałem zamiaru grać na 1.5.2, zanim wyszło na 1.6.2, to już mi się skończyły te 2 miesiące z hostingu serwera, o. No, w sumie to tam zostało jakieś 10 dni, kiedy już to zaktualizowali, ale olać to, nie chciało nam się bawić, żeby pobawić się na serwerze 10 dni, bo to jest kpina. No, dobra. Wrócimy tutaj i musimy po raz kolejny uleczyć nasze Pokémony. Zjadłem coś przy okazji, tak od razu, no ale jako tak się nie da. Nie wiem, jak leci exp na tym serwerze. Wiem, że tutaj expi się w różnych miejscach. No i generalnie dlatego właśnie gram na tym serwerze, że tutaj już jest mapa jako taka wybudowana. Szkoda, że nie można ukryć graczy czy coś, no bo to by mi się przydało, jest tutaj ich za dużo, po prostu denerwują mnie i tak dalej. Słyszałem, że jest jakaś mapa, na której można budować, ale to wszystko jeśli chcecie, to możecie mi powiedzieć, bo domyślam się, że niektóre osoby znają ten serwer, bo to jest pixelmon.pl. No, nie będę tego dodawać do opisu, tutaj wam powiedziałem, jeśli ktoś mnie słucha, to wie, jeśli nie, to trudno. Viridian, tam jest Viridian City, dlatego właśnie lepiej jest chyba grać na jakimś serwerze, na którym wszystko już jest pobudowane, niż bawić się od początku. Chyba że chcecie, żebym zaczął serię od początku, to znaczy własny serwer, własny singiel, no i bym tam grał i jedynie wszystko to, co bym znalazł, by tam było. Dobra, walczymy dalej z Pitgejem, o ile w niego trafimy. Oj, chyba go nie było tam nawet. Albo nawet z Caterpie. Chodź, Caterpie. No, szybciej. Coś laguje? Nie. Tak mi się wydawało trochę. No, o, Ember już mamy, to w porządku. Charmander ma 8 level, z Emberem będzie trochę szybciej, bo będziemy mogli iść na Pokémony typu trawiastego, albo chyba... Tak, trawiasty. Szybciej rozwala trawiaste. Generalnie Ember jest jako tako dobre. Co tutaj mamy? O, on też jest chyba wrażliwy na ogień, z tego co się orientuję. Więc Ember. No, bij. On chyba nam zmniejszył atak, z tego co widziałem. Ale to nic, pociśniemy go spokojnie. Na tym problem jest strasznie, na tym serwerze jest strasznie problem z wbiciem, ponieważ no tutaj tyle osób gra. Opatrzcie, jaki mały Odish. Właśnie takiego samego złapałem, dlatego mam tutaj Odisha, no bo był taki strasznie mały i ja nie wiedziałem, czy to jest normalne, że się tak zepsuło, czy nie. I doszedłem do wniosku, złapię tak na szybko, bo w sumie skoro mam, to czemu nie. Zapytacie się pewnie też, dlaczego mam tyle przedmiotów, to tak. Dostałem niektóre itemy od graczy, kiedy się dowiedzieli, znaczy nie kiedy się dowiedzieli, niektórzy w ogóle mnie rozpoznali, że jestem youtuberem i tak dalej. No i od razu mi dali jakieś rzeczy, jest tutaj też jakieś coś jak Kit Start, z tego co się orientuję. No dawaj, pociśniemy go też. O, i mamy kolejny atak Smoke Screen, tylko on nie jest za dobry. Wiem, że to jest super efektywne, ale teraz możemy już użyć Scratcha, nie będziemy marnować naszych ruchów, żeby nie wracać się za szybko do bazy. Ok, jak widzicie, jest tutaj kilka modyfikacji, ja dokładnie nie wiem jakie, ponieważ ten serwer posiada launcher, także nie trzeba się bawić z instalacją modów, wystarczy pobrać jeden plik i wszystko jest w porządku. Ok, jaki ty masz level? 21. Ja mam około 10, także nie chcę ryzykować, nie będę się z nią bić. Idziemy tutaj. Jak na razie mam chyba samych synków, z tego co widzę. Tutaj też jest 20 level. Pytanie, czy tutaj już są tylko takie, czy może mi się tylko wydaje i mam takie szczęście, że łapię akurat ich. Nie wiem, co to jest w ogóle. To jest jakiś ogromny pokeball i tu jest ciemno. Wydaje mi się, że ktoś powinien tutaj rozjaśnić. Wpadłem do dziury. A, strasznie ciemno, czekajcie. Video settings, moody, now bright. No i teraz już wszystko ładnie widzę. No bo oczywiście wyłączę sobie to, bo mi to trochę przeszkadza. I lecimy dalej. Kurde, nie umiem za bardzo skakać, jak widzicie. Ciekawe, do czego służą te obręcze. Może tutaj jest do latania jakiś konkurs, tak samo na Charizardzie czy coś. To jak w jakiejś tam grze o Supermanie. Nie wiem, czy ktoś ogląda Energika. Miał tam Zagrajmy w Krapa i był Superman. I też było za zadanie lecieć przez obręcza. Naprawdę spoko, gościu, polecam. Energik 00. Ale to pewnie też go kojarzycie. Głównie opisuje krapy i jakieś takie ciekawe odcinki ma. Głównie vlogerskie. Witam w parku Viridian. Co to jest? Czekajcie, w parku Viridian czy co? Witam w parkour. A nie, ja nie lubię parkour, ja podziękuję. Gorzej jak się tam spadnie na dół. Ciekawe, co taki parkour daje. W sumie tutaj jak się spadnie, to się nie zabije, no ale mimo wszystko nie jest za spoczko. Tutaj też widzę kolejny parkour. Pixel Park. Nie, ja bym poprosił jakieś Pokémony w pobliżu, bo bym sobie chciał powalczyć. Jak widzicie, tutaj chyba są Pokémony w określonych tylko miejscach. O, tutaj mamy Ratata, Ratata, Bulbazaur. Ja chcę cię, Bulbazaurze. Muszę cię złapać, także ja użyję Scratcha na ciebie, żeby nie zadać jakichś super, hiper obrażeń i spróbujemy cię złapać, bo mam trochę tych Pokéboli. Bulbazaur jest bardzo efektywne. Ciekawe, czego on na nas używa. Nasiono. Czy on się będzie leczyć teraz chyba? Coś się dzieje? Czemu ja go tak mało bije? Tylko żeby on nas nie zabił, teraz jeszcze raz muszę uderzyć. Co się stało? Okej. Mi tyle starczy obrażeń. Torba. Pokebole i użyjemy zwykłego pokebola. Mamy 99, także lejtowo za którymś razem powinniśmy go złapać. Mogę mu jeszcze trochę zbić hapsów, ale nie chcę ryzykować. Bulbasaur będzie spoko do naszego teamu. Odisha mamy, ale to tego Odisha to wywalę do depo, bo to tak tylko złapałem, bo mówię o jakiś mały, strasznie mały, wezmę go tak na wszelki wypadek, zobaczę co z nim jest. Ciekawe czy złapię, bo tego Odisha złapałem za pierwszym pokebolem, ale w sumie widzicie, że skoro jest 99 to pewnie było 100, a jak było 100 no to użyłem jednego, nie złapałem go. Oż ty, nie, ja teraz nie będę cię bić. Jeszcze raz pokeball. Leć! Złap go! Patrzcie jak się cieszy, że go zaraz złapiemy. Widziałem w ogóle, że Charmander ma inną już grafikę. Czekajcie, Charizard na pewno nie, bo widziałem, ale... Charmander, tak. Jeszcze kilka innych Pokémonów ma zmienioną grafikę, także teraz już trochę lepiej to wygląda. No i co? I znowu nam uciekł, ale nie przejmujcie się... O kurde, on nas prędzej jeszcze zabije! Nie, to nie może tak wyglądać, ja go chcę złapać. Jeszcze jeden Pokéball. Jak się wkurzymy, użyjemy Great Balli, bo chyba nie jest aż tak trudno to wszystko zdobyć. Ale nie chcę też paść. Najwyżej użyję potka, bo mamy potka jakiegoś tam... No... Złap się proszę. Nie, nie złapał się. Mamy 3 HP. Nie, dobra, tu musimy użyć torby. Przywrócenie PP, potion i na ciebie. Okej. O, mamy full. Nie, jednak nie mamy full. I znowu nas okłada. Torba, pokeball i leć pokeballu. Ostatni pokeball, a potem lecimy z great ballami. Bo nie będę się bawić z jakimś biednym bulbazaurem, który nie chce mi się dać złapać na odcinku. Poza odcinkiem pewnie też coś tam będzie. Pewnie live'y będę robić, jak będę mieć czas oczywiście, bo jestem teraz w klasie maturalnej, no i niestety trzeba się dużo uczyć, żeby zdać. No, pełno sprawdzianów, pełno kartkówek. W poniedziałek mam lekturę, jeszcze angol muszę zdać maturę ustną. Także no, to już jest trochę problematyczne, znowu nas okłada. Dawaj, chcecie złapać, Bulbasaur, nie bądź taki. Nie będę przecież 5 minut odcinka marnować na to, żeby cię złapać. Widzieliście jak go śmiesznie ponosiło trochę? Tutaj poleciał, tutaj. No tak śmiesznie trochę. No, proszę, złap się. Nie wiem, czy to jest jakoś catch rating zmniejszony, czy coś, że mamy jakąś mniejszą szansę na coś złapanie. Widziałem w ogóle, że ktoś tu ma Mewtwo. Mewtwo, tak, bardzo fajny Pokémon i bardzo duży. Znowu się nie udało. Fuuu, oż ty. Ile ja na ciebie pokeboli zużyję, great boli i czasu. To jest czas antenowy Bulba, nie baw się z nami, musimy cię złapać i lecimy dalej. No, i teraz to oczekiwanie. Złapie się, nie złapie, nawet nie widzę tego pokebola, także nie widzę czy on się złapał, czy nie. Po prostu czekamy i czekamy i czekamy. No nie, znowu uciekł. Ty chamie jeden, jeszcze nam kryta przyładował. Ty chamie. Jak to? Ja chcę cię złapać. Rozumiałem jakbym miał problem ze Squirtlem, ponieważ on jest wodny, bije naszego Charmandera, ale super efektywne roślina na ogień, ja tego nie ogarniam. No i znowu nam uciekł, pytanie czy nie umrzemy. Nie, ale znowu muszę się uleczyć. Torba, przywrócenie, potion. Czy ja już zużyłem 2 potki? Nie ogarniam co się stało. Pokémon, ale widzę, że ktoś tam sobie przebiegł obok nas. I leci następny Great Ball. To już 5 bodajże. Wydaje mi się, że zużyłem 2 potki, chociaż zużywałem 1. Nie wiem co się stało. I jakoś średnio mnie to interera. Ciekawe czy te potki jakoś się da zdobywać, czy kupować, czy cokolwiek. I co tu się sprzedaje, żeby to dostać. I znowu nam uciekł. No nie, zaraz mnie tu coś trafi. Pokémon, jeszcze raz, Great Ball. Proszę Bulba, taki odcinek ładny by był, gdybyś się złapał trochę szybciej. Jaki on jest mały w ogóle, strasznie mały Pokémon. W porównaniu do Charmandera mógłby go zgnieść tak nogą, bez tak na niego stanu i tak i tyle z niego by było. No, czy teraz uda nam się? Proszę, udaj się, proszę, proszę, proszę. O niewiele rzeczy proszę, ale o to, żebyś się złapał, by się już przydało. Widzę, że długo trwa w ogóle ta walka z nim. I tu jest jakiś catch rating zmniejszony, czy co? Nie ogarniam, jeszcze kryta nam przyładował. Nie, to nie jest dobre, to zdecydowanie nie jest dobre. Pamiętam, że jak ja grałem w te Pokémony, było o wiele łatwiej cokolwiek złapać. Rzucałeś tymi Pokébolami, aż w końcu ci się udało. A tutaj bijesz go, a mimo wszystko i tak go nie umiesz złapać. Dziwne. Jak dla mnie zdecydowanie dziwne. A boję się go zabić, bo teraz jak się zabije, no to straciliśmy tylko jakieś 5-6 minut na czekanie, aż go złapiemy, przy czym go nie złapaliśmy. Także ja już próbuję to jakoś jako tako go złapać. No i będziemy pewnie próbować aż do skutku. Tylko pytanie, czy jest sens tracić wasz czas, żebyście oglądali, jak ja próbuję złapać tego Bulbasaura? Nie sądzę. Zaraz, o, złapałem go akurat. Udało się i patrzcie, chyba nam się potek nawet odzyskał. Także spoko, lecimy teraz do miasta uleczyć się. I tu jest kolejny Bulbasaur. I ten ma 11 poziom. Ej, mogliście im powiedzieć, że ich tutaj jest aż tyle. Jaki duży ratata. Tutaj wszyscy walczą, bo tutaj jest chyba fajne miejsce do ekspienia. Zaraz to ogarniemy. Jak na razie próbujemy dostać się do jakiegoś miejsca, Poké Center, czegokolwiek, gdzie mogę się uleczyć. Tam jest Pokémart, to na pewno widzę. Zaraz zobaczymy sobie, co takiego fajnego można znaleźć w Pokémarcie. I Poké Center obok też jest. O, Ultra Ball. Mamy Ultra Balla. Jeden jak jeden, no ale mniejsze mamy. Sklepik. Zobaczymy, co w sklepie można kupić. Great Ball. Za hajs, tutaj też za hajs, tutaj też jakiś ten. Sekcja trenerów Pokémon, a tutaj sprzedaż węgla, diamentu. Jeden diament kosztuje $20, a na Ultra Ball za 16 jest za 150. Jak dla mnie nie jest aż tak drogo. Można jako tako ogarnąć, tylko pytanie, jaki jest tutaj szansa na wydropienie diamentu i skąd w ogóle te diamenty zdobyć. Jak na razie, ale i tak udaje mi się do Poké Center, tylko z której strony to ma wejście? Wydaje mi się, że stąd. Dam 10 diaksów za Ambreona, no... Fajna oferta, ale Ambreona raczej też jest jako tak łatwo zrobić. Jak się ma szczęście oczywiście i trochę czasu, żeby pobiegać z nim ciągle. I chyba jakimś specjalnym bolem się łapało, nie pamiętam jakim to było dokładnie, no ale... Było całkiem spoko. Okej, sprzedają SPO na Pikachu za cukierki, czyli... za Rare Candy. Ciekawe, czy tutaj też jakoś jest otwarty Nether. Słyszałem, że jest otwarty Nether i cały przeszukany, także jak dla mnie głupota otwierać Nether na takim serwerze. Okej, ja sobie zjem może teraz trochę tego. Okej, i lecimy z powrotem. Gdzie by się teraz szło udać? Może z powrotem tam polecimy, ponieważ widziałem tam... O, patrzcie, tutaj jest to do craftowania. Jaki jest warp na Pokemony? Warp Pokemony, lol. I patrzcie jaki nick, to ja, stara. Twoja to powinno chyba być, ale jest tylko to ja. Okej, zabijemy sobie może tutaj jakiegoś rataty. Ten jest za duży, ale ma drugi level, także nie ma sensu. Trzeci Bulbasaur. Ciebie zabijemy za karę, za twojego kompana. Patrzcie jak giniecie. No, super efektywne. Charmander. Zabij go szybko i boleśnie. Okej. On nie żyje, tutaj jest jakieś jedzonko, to ja sobie podniosę i spróbujemy tego pokonać. Pytanie, czy Ember jest skuteczny na niego? Mam nadzieję, że tak. Wychodzi na to, że jednak nie. Ciekawe, dostaniemy w pierdol jak nic. Nidorino. No, nie, dobra, nie ma sensu, trzeba uciec. O ile się uda nam. Nie pamiętam w sumie, co już jest na co skuteczne. No, proszę, wypuść nas. Wypuść. Wybije nas, a nie wypuści. No, a nie wypuścił. Okej, dobra. Nie będę już więcej walczyć, ponieważ jest już 18 minut nagrania. Czyli tak, jeśli chcecie serię z tego serwera, to piszcie. Możecie w komentarzach, możecie też łapkować, żebym wiedział, że wam się to podoba. No bo oczywiście taka jakby to powiedzieć... Kupowanie tego super VIP-a na tym serwerze to jednak jako taka inwestycja. I wolałbym, żeby mi się zwróciła w postaci tego, że będziecie to oglądać. No, czyli w sumie tak, jeśli chcecie, to musicie to oglądać, jeśli chcecie tego oglądać, to musicie napisać w komentarzach, że chcecie z tego serię, no bo jak nie, to będę robić Pokemona z singla, ale to też pewnie będzie, to też pewnie ma jakieś trochę inne zalety, wady. No, czyli to w sumie tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych, no i pa pa!